Na koniec dnia, kogo ma to wideo przekonać? Ludzi, którzy uważają, że stonoga jest jakimś wielkim objaśniaczem sytuacji w naszym kraju. Że on jest tym jednym gościem, który jest tak bardzo połączony jakby ze wszystkim, co się dzieje, że niezawodnie jest w stanie obnażyć wszystko. I tutaj jest troszeczkę podobnie. Jeżeli nawet Stanowski jest powiązany z PiS-em po prostu tak, że chodzi kurwa na herbatkę po kolei do każdego PiS-owca i całuje ich po stópkach i generalnie wylizuje ich między paluszkami, nawet jeżeli to jest fundamentalną prawdą rzeczywistości, co mają powiedzieć? O nie, Krzysztofie, ograłeś ich, jak mogłeś, ogrywanie jest nielegalne, fiu, fiu, czerwona kartka, out, tak to mają powiedzieć? Siema, w momencie nagrywania tego wstępu Stanowski wypuścił już swoje wideo, gdzie udowadnia de facto to, o czym mówiliśmy, pokazując raz jeszcze, że weryfikacja i nie skakanie na każdą sensacyjną wiadomość jest bardzo, bardzo, bardzo rozsądne. Czemu więc w ogóle wypuszczam to wideo? Ano dlatego, że chciałbym mimo wszystko pokazać kilka rzeczy, których Stanowski sam nie wskazuje, a które mogą być i ciekawe, i problematyczne. Zapraszam. Robimy tego stonogę. Kurde, no. Są wszyscy, czy nie? Tak, tak. Wszyscy? Dobra, jedziemy. Robert, weź mi podsumuj, co robiliśmy, co robimy, jakie są plany. Wczoraj była debata o stosunkach polsko-żydowskich, to jak widziałeś, poszła bardzo dobrze. No i przydałoby się zrobić w ramach kampanii do Parlamentu Europejskiego kolejną debatę. Była debata kandydatek, no to teraz może czas na debatę kandydatów. No i jeszcze w weekend Jagiellonia Białystok może przypieczętować Mistrzostwo Polski, więc nie wiem, czy coś z tym robimy, czy nie. Znaczy, to tam można wysłać Monikę Wądołowską, bo wiadomo, że ona zna ten temat. I tak tam będzie, no, ale to zastanawiam się, bardziej zastanawiam się, czy to do nas... No to chyba chłopaki z Weszło też. Czy to dawać do nas, czy to bardziej na Weszło, nie? Ale to już później sobie przyjdzie. Dobra, a co robimy? Robimy te komentarze po tej debacie? Po tej żydowskiej? Tak. To chyba Robert, jeśli już. No dobra, okej. Okay. Dajmy to Robertowi. A maturę? Maturę jakieś robimy? Dobra. Czy ma jakiś pomysł na to? Dobra. Maturę robimy, bo dzisiaj jest oficjalnie ostatni dzień matur. To były u nas dwa programy specjalne. Może ogarniemy jakiś kolejny program maturalny, jakieś podsumowanie, czy nie czujesz tego? Ale co, no robiliśmy Polski, robiliśmy historię. Ja bym to, wiesz co, ja bym to przez poranek jakoś spróbował zrobić może. Takie no dobra, no to ewentualnie wydawcą porankowym tam znakasz. Wiesz co, matematyki nie zrobisz, przecież to wyjdziemy na kretem wszyscy. Ja się nie podejmuję w ogóle, ja nie rozumiem, o co chodzi w tych szlachtach. No dobra, ale to czego nam w sumie dzisiaj brakuje jeszcze? No trenduje Fundusz Sprawiedliwości, więc myślę, że na ten temat musieliby mi domagać. To ja bym to zrobiła. Tak, co wysoko? No na temat Funduszu Sprawiedliwości, co tam się wydarzyło, co wyszło na jaw. No nie daj się spokój, Jezu. A to są bardzo ciekawe wątki. Dobra, Moniko, ale wiesz jaką mamy linię. No ale to można troszeczkę z niej zbaczyć. Tak? Nie można zbaczyć, nie atakujemy jej. Nie będziemy grać w jednej drużynie z Giertychem. Nie będziemy z Giertychem grać w jednej drużynie. No ale to chodzi o... Nie no, musimy chyba to zrobić. Tam jest 50 no. godzin nagrań tego dyrektora funduszu, tak? Więc to jest gruby. No ja bym na to poświęciła czas. Ja bym to przykrył jakimś takim nagraniem, które nic nie mówi w ogóle. Rozmydlenie chyba. Nie, słuchajcie, wiedzieliście od początku, jakie są zasady gry. Wiedzieliście, że bawimy się w fajne dziennikarstwo, ale są tematy, których nie poruszamy. I nie wkurwiajcie mnie teraz, że nagle was ugryzło sumienie czy coś. Róbmy dobre rzeczy, ale pod tym się musimy tylko prześlizgnąć. Nie ma chuja. Musimy się prześlizgnąć. Nie no, ale musimy to robić. No przecież nas zjedzą. My nie zjedzą, nie ciebie. No to trudno, już mamy to wpisane w koszty, okej? Okay? Ja zawsze dostaję wpierdolone. No to co, to odpuszczamy? Udajemy, że nie istnieje temat?
A jak mamy to zrobić, żeby nie popaść? Może tylko z tej komisji dać jakieś obrazki, jakieś tam powycinać serce? Suche info? No. Nie, jak tego nie zrobimy, to zaraz nam zarzucą, że tego nie zrobiliśmy w ogóle. I tak nam zarzucają, i co się dzieje? Może jakiś skrót po prostu. No właśnie, z tej komisji, bez komentarza. Słuchajcie, jest kilka osób, których nie ruszamy, tak? Ziobry nie ruszamy. Możemy zrobić sam skrót, ale niech to będzie tak, że na zasadzie, żeby się do nas nie dojebali, że zrobiliśmy, ale żeby też druga strona nie miała potem roszczeń wobec nas, okej? Okay? Ja nie chcę świecić, trzeba. No to przemyśl jeszcze, jak to robić, no ale coś tam trzeba chyba się przemazać przez to. No nie możemy udawać, że to nie istnieje. Możemy, nawet wszystko możemy. No ale to znowu, wiesz, będą się do nas tam wsadzić wszędzie i to nie jest tak, że jakby no tylko do ciebie, no do nas tak samo. Dobra, ja to przegadam z Moniką. Monika, przyjdziesz teraz znowu, No dobra, a coś luźniejszego? Ale pamiętajcie też, żebyście w mediach społecznościowych też się nie wychylali. Nie zabieramy zdania, nie idziemy za grubostym. OK? I tak we wszystkich mediach to jest. Nie musimy być święci od papieru. Co jeszcze? Facet został wciągnięty przez silnik samolotu na lotnisku w Amsterdamie. To tak coś luźniejszego? Mega. Jesus Christ. No co? No to wali w ogóle. No właśnie nie wiadomo. No, nie. Jeszcze poleciał później. Dobra. Gromota tutaj wskazuje, że to zostało nagrane jakoś w czerwcu. Coś się nie zgadza z datami, ponoć debata i koleś wciągnięty przez samolot. Ten fundusz ponoć nie zgadza się, nie zgadzają daty. Może być to bait, co naga nie zrobił researchu. A o to chodzi, okej, dobra. W sumie sprytne, że nie widać twarzy, więc kłapy z głosem się nie muszą zgadzać. No wiecie, to jest troszeczkę tak. Jestem prawie pewien, że zrobienie deepfake'a, w którym widać twarz, jest łatwiejsze niż zrobienie takiego, w którym nie widać. No sprawa tutaj jest dziwna. No. Tak naprawdę ciężko wyciągać z tego jakieś definitywne wnioski, poza tym, że stonoga, wiecie, jak to stonoga próbuje wzbudzać falę, nie? Oni mówią, że wczoraj była debata żydowska, a to wskazywało na 23 maja, a samolot ciągnął faceta 29 maja. Okej, okay, rozumiem, o co chodzi. Ja nie chcę z tego wyciągać wniosków, nie? Adaś tweetował, że timeline się do końca nie zgadza. No właśnie czytam cały czas, czytam, dlatego tak odpowiadam troszeczkę bardziej z dupy. No bo widzicie takie doniesienie. I nagle rzucacie się mówiąc, aha, rozgryzione, nie? To jest duża szansa, że wylądujecie w sytuacji, której... biegnąc za jednym newsem z gównianego źródła, wdepniecie w narrację, która was prędzej czy później ośmieszy. Czy jestem skłonny uwierzyć, że Stanowski jest opłacony przez w ogóle PiS? Tak, jestem w stanie w to uwierzyć. Czy jestem skłonny uznać, że to wideo jednoznacznie ich uwala i ośmiesza i pokazuje, że kanał Zero jest zepsuty i powód jest tak naprawdę dużo bardziej banalny niż to, czy stonoga jest wiarygodny, czy nie i czy daty się zgadzają, czy nie. Na koniec dnia kogo ma to wideo przekonać? Ludzi, którzy uważają, że stonoga jest jakimś wielkim objaśniaczem sytuacji w naszym kraju. Że on jest tym jednym gościem, który jest tak bardzo połączony jakby ze wszystkim, co się dzieje, że niezawodnie jest w stanie obnażyć wszystko. Tylko no, gdyby tak faktycznie było, no to czym to się różni od wierzenia Stanowskiemu? Bo stonoga także nie jest pozytywną postacią w tej historii. I stonoga także nie jest uczciwą, niekłamiącą, niezawodną postacią. W tym momencie bardziej sugeruję obserwować to na zasadzie, czy coś z tego więcej wyniknie, czy ktoś poważny i wiarygodny się nad tym pochyli, nie? Jeżeli nie,
no to dalej jesteśmy w samym miejscu, gdzie byliśmy. Jeżeli tak, to założę się, że bardzo dużo widzów kanału Zero i tak nie zrobi kroku w tył. I tak powie, ale Stanowski i tak jest lepszy od pozostałych, nawet jak mu płacą, duże pieniądze. Ale to nie Stonoga kłamie, tylko on wysyła nagranie, chyba jest różnica, nie ma żadnej. Jakby robił to dziennikarz, to znalazłby sposób na zweryfikowanie, że takie rzeczy miały miejsce. Jeżeli robi to koleś, który połowę swojej działalności prowadzi na przypale, to no sorry, nie? Czy Stonoga chaotyczny zły? Stonoga jest po prostu kolesiem, który gra na własny interes, ale udało mu się przekonać jakąś grupę ludzi, że jest nie wiadomo jakim obnażycielem tajnych praw do naszym kraju, nie? To jest dokładnie ten sam vibe, który przez pewien czas miał Leper. On też mówił prawdy o naszym kraju, a to, że był knurem przy okazji, proszę zignorować. Tylko te prawdy o naszym kraju stają się z czasem coraz bardziej nieprawdopodobne, aż nawet bardzo niechlujne osoby zaczynają wierzyć i rozumieć, że są kłamstwem. I trochę na tym polega żart, nie? Ja powiem więcej, koniec końców faktem jest, że kanał Zero nic nie nagrał o tej aferze poza tym baitem. To znaczy, to jest tak. Albo nie odpowiadasz na coś takiego, ponieważ nie chcesz w ogóle uznawać, że cokolwiek, co wypuszcza Stonoga jest legitne. I mówisz, naprawdę Stonodze wierzysz? Jesteś aż tak naiwny? Albo nic nie wypuszczasz, bo faktycznie wyszło coś, czego nie chciałeś, żeby wyszło i wtedy musisz najpierw zrobić porządek w swoim własnym domu i zobaczyć, kogo należy wypierdolić. I to jest druga rzecz. Albo nie ma na co odpowiadać, bo po prostu faktycznie zarzuciłeś wędkę i zobaczysz, kto się złapie. Dla mnie tekst z filmu Przecież wiecie, że Ziobry nie tykamy jest zbyt podejrzany, zbyt wprost. Ale dlatego może być 1000 powodów. Możesz tak powiedzieć, bo z tymi ludźmi jesteś już w takim punkcie, że nie ma sensu się cackać, bo przecież nie zakładasz, że ktoś z twoich pracowników cię nagrywa. A możesz tak powiedzieć dlatego, że wiesz, że go nie tykamy, bo jest chory na przykład. Nie no, faktem jest, że reklamy Orlenu w kanale sportowym były, obaj tak inwestował, ale ja w żadnym momencie nie wątpię w to, że Stanowski jest bardzo powiązany z PiS-em. Ale nawet jeżeli jest bardzo powiązany z PiS-em i nawet jeżeli faktycznie ma ludzi, nie wiem, nawet jeżeli kurwa po połowę pieniędzy na założenie kanału Zero wyłożył Obajtek z własnej kieszeni, to nie zmienia tak naprawdę tej rzeczywistości, w której ta prawda może zostać ośmieszona przez sfejkowane wideo. Ta prawda może zostać upierdolona przez to, że wypuściliśmy wideo, o którym zaraz powiemy, że jest fejkiem i to tylko wzmacnia naszą wiarygodność. Trochę tak jak z tą gazetą, nie? Zresztą, ja w sumie o tym nie mówiłem, ale to jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć. Jeszcze jak byłem w Finlandii, pojawił się artykuł na Presie omawiający gościa, który napisał poprzedni tekst na właśnie Stanowskiego i kanał Zero. Ten, który był w Gazecie Wyborczej, ten, który Stanowski zrównał z ziemią. Pamiętacie? I kiedy ja mówiłem o tym tekście, to mówiłem, że nawet te słuszne zarzuty, które pojawiają się w tekście Gazety Wyborczej, są grzebane przez wszystkie niechlujności, przez wszystkie jakby właśnie niedociągnięcia, które są winą autora. Tak? Artykuł w Presie, omawiający szerzej dziennikarza stojącego za tekstem Wyborczej, mówi, że to jest cała maniera pana dziennikarza, że pan dziennikarz lubi zmyślać fakty, że pan dziennikarz jak dostanie scenę, w której dwójka ludzi się pokłóci, to on w swoim tekście o tym, jak się dwójka ludzi pokłóciło, doda deszcz i pioruny, ponieważ on lubi, żeby było dramatycznie i dynamicznie, żeby się lepiej czytało. I taki koleś jest odpowiedzialny za wypuszczenie tekstu na Stanowskiego, gdzie Stanowski złapał te wszystkie wymyślone szczegóły albo te wszystkie pomieszane informacje i powiedział, co to jest za gówno tekst, on nic o mnie nie mówi, zobaczcie ile razy ten koleś dał dupy, nie? I tutaj jest troszeczkę podobnie. Jeżeli
nawet Stanowski jest powiązany z PiS-em po prostu tak, że chodzi kurwa na herbatkę po kolei do każdego PiS-owca i całuje ich po stópkach i generalnie wylizuje ich między paluszkami, nawet jeżeli to jest fundamentalną prawdą rzeczywistości, to wypuszczenie niezweryfikowanych nagrań ze źródeł, nagrań, których normalni dziennikarze nie odważyliby się puścić bez znalezienia sposobu na to, żeby zweryfikować te informacje, żeby znaleźć jakieś drugie dojście do tych informacji, jest nieodpowiedzialne i jest podkładaniem się. I Stonoga, jeżeli nawet to jest w 100% autentyczne wideo i jakimś cudem w jakiejś kurwa dziwnej rzeczywistości, w której żyjemy, te rzeczy faktycznie były na tym jednym konkretnym spotkaniu i komuś się coś pojebało z datami kilkukrotnie, tak to w życiu bywa. Nawet jeżeli tak jest, to słabość tego wideo pokazuje, że nawet zanim Stanowski zacznie wykonywać pracę, już można je położyć, już można podważyć te rzeczy. A z tym można zamieść dużo innych problemów pod stół. Myślę, że to jest tak naprawdę clue całego tego nagrania, nie? Jeżeli się daty nie zgadzają, jeżeli rzeczy są śliskie, jeżeli nie ma jakiejś drugiej weryfikacji dla tego, no carki, nie? Bardzo łatwo jest to podważyć. I każde kolejne zarzuty, jeżeli podważysz coś takiego, każde kolejne zarzuty wymierzane w kierunku Stanowskiego będą coraz trudniejsze do przylepienia. To się może najzwyczajniej w świecie opłacać. Możesz wyjść, powiedzieć prawdę, a potem pokazać, ej, zobaczcie, tu są nieścisłości, siema, nie? Z tego co widzę, to silniczki już się rozgrzały do czerwoności, co tylko bardziej pokazuje, że to wideo nie może być prawdą, bo silniki zawsze są w błędzie, no. I na przykład zobaczcie to, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Myślę, że to jest najbardziej ilustrujące, nie? Nie ma żadnego znaczenia, czy nagranie Gazeta Stonoga jest prawdziwe, czy nie. Krzysztof Stanowski od dawna wspiera PiS, a jego materiały są stronnicze i pełne symetryzmu. To są stronnicze czy pełne symetryzmu? Co więcej, do swoich redakcji przyjął kilku dawnych pracowników TV PiS. Jeżeli Krzysztof Stanowski sam sobie zrobił ten film, jest tutaj niespójność dat w wypadku Amsterdamie, bo później niż 24 maja, a dziennikarka Joanna Pinkwart słyszana na nagraniu dołączyła do kanału Zero w czerwcu, to jest strzał w kolano stulecia, bo tego nie da się odkręcić przekazaniem kasy od Stonogi na cel charytatywny i wyśmianiem. Bo Stanowski kasę z PiS brał. Na przykład na weszło z Orlenu. Parę milionów złotych. Ci ludzie wierzą w jakąś obiektywną rzeczywistość, której okazuje się, że da się powiedzieć, ty zrobiłeś coś złego i teraz znikasz. Tylko jest z tym tyci problem. Tyci. Gdyby tak było, to nie byłoby Lisa, nie byłoby Giertycha i nie byłoby jeszcze, podejrzewam, kilku innych silniczków. Ta obiektywna rzeczywistość, o której oni marzą, ta sytuacja, w której oni obnażyli jakąś ukrytą prawdę i zaczynają w ramach tej ukrytej prawdy teraz porządkować świat, nie istnieje. Po prostu nie ma miejsca, nie? I myślę, że to jest super śmieszne, bo właśnie pierwszą podstawową rzeczą, którą tu widzimy, jest to, że naprawdę chcecie brać swoje informacje od skompromitowanego knura przestępcy, jakim jest Stonoga. Natomiast widzę już posty też ludzi po lewej stronie mówiących, jeśli Stanowski sam sobie to nagrał i potem wyjdzie, zmam was, to będzie w chuj żałosne i niszczące dla jakiejkolwiek reputacji medialnej równie mocno co taki wyciek. Ale wtedy na pewno znajdą się ludzie, którzy okrzykną go geniuszem, szachistą i wielkim strategiem. Nie będzie to żałosne dla reputacji medialnej. Jeżeli gdyby się okazało, że to jest wszystko wyreżyserowane przez Stanowskiego, to ludzie, którzy żyją w permanentnym kulcie zaorania, no oni powiedzą, ale ich zaorał, tak? Co mają kurwa innego powiedzieć? Co mają powiedzieć? O nie, Krzysztofie, ograłeś ich, jak mogłeś, ogrywanie jest nielegalne, fiu, czerwona kartka, out, tak to mają powiedzieć?
No dajcie spokój, no. Dajcie spokój. Zobaczmy, poczekajmy. Jakby, mówię, znajdźmy prawdziwych dziennikarzy, którzy będą chcieli zbadać ten temat. Na razie dostaliśmy jedno wideo nagrane z telefonu z dupy. Ono równie dobrze mogło być nagrane wczoraj. No i tam fani Stanowskiego jutro będą gadać, że wszystkich zaorał, nawet jeśli jedynym zaoranym będzie Stonoga. Ale właśnie problem polega na tym, że nie będzie. Spójrzcie na całą konstrukcję silnych razem. Spójrzcie na to, co się dzieje dookoła właśnie największych, najwierniejszych wyznawców Tuska. Nie dość, że ci ludzie są absolutnie zaburzeni. W sensie oni mają jakieś głęboką, oni mają tak głęboką zgniliznę mózgu, jak ludzie, którzy kurwa czołgali się na miesięcznicę 10 lat temu, nie? Jak ludzie, którzy krzyczeli o kurwa morderczych, wybuchowych brzozach wystrzeliwujących w powietrze, żeby strącać samoloty, nie? I ci ludzie byli chorzy dla PiSu, a silni razem są chorzy dla Tuska. Jeżeli podłapał to Piński, który nie jest normalnym człowiekiem, który generalnie, jak on wchodzi w dziennikarstwo, ale jeżeli potrzebujemy definicji żartu z dziennikarstwa, to jest z całą pewnością nią Piński i jego narracje są o tym, że Zandberg to jest tajnym gejem, Żydem, który jest infiltratorem dlatego, że jest jakaś polityczka nazwiska Zandberg w Izraelu. Jeżeli łapie to Piński, to łapie to też Giertych, bo myślę, że szczególnie jeżeli to by była ustawka, to Giertych zostaje tam wymieniony celowo. Jeżeli łapie to dużo innych kretynów, bo widziałem i Hannę Lis, która o tym postuje. Stałem, że Tomasz Lis też o tym już zdążył zapostować. To jest kop w twarz tym wszystkim internetowym idiotom, z których i tak się wszyscy śmieją, ale teraz można z nich się śmiać bardziej i bardziej otwarcie, no. Mogliby powiedzieć: Krzysztofie, twoje zachowanie jest niegodne, bandyckie, nieboże. Jako widzowie czujemy niesmak, aż spadnął cukier. Dokładnie tak. Akurat śmianie się z wypadku mam wrażenie, że jest najbardziej wiarygodną częścią tego wideo. W sensie w kontekście coś lekkiego, w zamkniętym gronie, wśród ludzi, którzy się znają i którzy znają swój wzajemny humor, absolutnie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś się śmiał z tego, że po haśle rzućmy coś lekkiego, babka powiedziała, gościa wciągnął samolot i wszyscy się zaczęli śmiać. To jest dla mnie super wiarygodne. Najważniejsze w tej chwili jest to, żeby nie biec ani do jednej, ani do drugiej bramki, tylko kurwa poczekać, no. Jak mówiłem, 3 tygodnie temu o zamachu na Trumpa, to powiedziałem to samo. Powiedziałem, najważniejsze jest czekać. Najważniejsze jest poczekać, aż będziemy mieli wszystkie informacje. Wyciąganie wniosków z niepełnych informacji nam sumarycznie szkodzi i jakiejkolwiek byśmy pozycji nie zajęli, prawdopodobnie ją ośmieszy. I myślę, że to jest clue całej tej historii, szczególnie, że wiecie, że jeżeli chodzi o Spójrzcie, jakie zaburzenia mają kurwa silniczki, nie? Przeczytałem cały tekst Gądka o Giertychu w Newsweek Polska. Zgodnie z moimi przewidywaniami, jedynym celem tego felietonu jest pokazanie słabości Donalda Tuska. Wstyd, że tacy ludzie piszą teraz dla szanowanego kiedyś tygodnika. Tutaj nie widzicie, ale to jest post Elizy Michalik. Dzisiaj się dowiedziałem, że mnie zablokowała. I Eliza Michalik w tym poście pisze: zgoda. Coś się dzieje z Newsweekiem. Nie? Ci ludzie, jak ktoś powie Giertych nie za dobry, to dostają kurwa po prostu, oni się trząść zaczynają, nie? Nie wierzę, że spin z tym, że skoro pracownik pomylił daty kilku wydarzeń, to nie ma afery, zadziałał? A kto powiedział, że zadziałał? Ja powiedziałem, poczekajmy. W którą stronę to nie wyjdzie? Będziemy wiedzieć, jak pojawi się więcej informacji. Naprawdę Piński na potrzeby aktualnego konfliktu w koalicji stworzył teorię o związku Zandberga z Izraelem? Nie. Nie na potrzeby aktualnego konfliktu. To Piński wymyślił tą bajkę rok temu? To było, Jezus, to było półtora roku temu. To jest jeszcze jedno z tych wideo, które nie były cięte.
ale całkiem dosłownie jest na kanale, na YouTubie wideo Piński fantazuje o seksualności i żydowskim pochodzeniu Zandberga. Oni żyją tymi wszystkimi swoimi, kurwa, dziwnymi lorami, dziwnymi pomysłami i oni fantazjują o tym, jak można połączyć wielkie kropki wszechświata, żeby udowodnić, że cały wszechświat spiskuje przeciwko nim. To nie są zdrowi ludzie, no. Dlaczego tak lubią Giertycha? Dlatego, że Giertych na Twitterze jest wielkim koordynatorem Silnych Razem i oni, i on między innymi naganiał Silnych Razem do tego, żeby przejmowali ankiety. To znaczy, że jeżeli się pojawi jakaś ankieta pod tytułem kto jest najfajniejszy, Tusk czy Kaczyński, to żeby natychmiast przybiegało dużo interćwiternautów i klikało Tusk oczywiście, uwielbiam lizać jego buty. Więc tak. Trochę głupie, no ale wiesz, oni się motywowali w ten sposób. Oni budowali swój entuzjazm przed wyborami, właśnie robiąc takie idiotyczne rzeczy. Wiecie, no niestety to tak działa. No i mówię, nawet jeżeli to jest fake, to się dowiemy. Jeżeli to nie jest fake, to się dowiemy. W tym momencie emocjonowanie się w jedną albo w drugą stronę ośmiesza tylko nas. Pokazuje, że żyjemy rzeczą, która jest w chuj niezweryfikowana i może się przechylić albo w jedną, albo w drugą stronę. No. Także mówię, no, myślę, że kończąc już i przechodząc dalej, bo mamy lepsze rzeczy do roboty niż tracenie nad tym pół życia. W pierwszej kolejności po prostu przyjmijmy, że mamy rzeczy, których musimy się jeszcze dowiedzieć, nie? Mamy rzeczy, które wyjdą o tym temacie. Dwie nieskończoności u Karola Indakrowa, pojedyncze nieskończoności Adam Lendas, Michał Gajek, Aleksander Bratkowski, Dudz, No Killer, Flavius oraz I Am Bear. Osoby dające pizzę: Adam Powowski, Ranafy, Dawid Korzeniowski, Konrad, Krysku, Marek W, Samrion, Fingal, Szamisen, Puchci, Strażnik Sanktuarium, WZK i Janek, 01 98 oraz Ala Marciniak. Dawczynie kawy z ciastkiem: Michał Piotrowski, Patrycja Zwardoń, Gruby Mefisto, Zygmunt Brzęczak, Andrzej Dubiel, Jacek Stolarski, Kolomeldor Kyczyński, Kartograf i Obwiam, Wiktor Rokowski, Marcin Lalak, Borsuk Cukrowy, Adrian Jamrozik, Smutny Michaj, Michał Skoczyński, Prometeł, Hypatia, Eryk Foss, Chris Poland, Aidan Cree, Adam Arcymak, Bartosz Lewicki, Bartomiej Behanort, Erbirk, Maria Banani, Liczkoś, Szefor, Adamor oraz Silius. Dawcy kawy: Kropster, Jaros Lublina, George Soros, Kot Gruszka, Miejscowy, Proton Nowy, Archipan Krator Wszechkosmobytu, Iza Krzyżowska, Ernest Palimski, Junkersium, Makar Jasiński, Patryk 128, Mapkowicz, Tomuś, Adam, Smoki Dora, Olaf Barbarian, Dom Egg, Hagnon, Nat, Miku 39X oraz Jaszju 2 i wreszcie dawcy herbaty: Arkadiusz Gumiński, Piotr Kozioł, Lakar, Darecie, Pecianty, Blisler, Jakub Bździel, Mango, Bonboni 3, Hubert Mazur, Bartosz Zawadzki, Homoverum, Marchew Zwyczajna, Tomasz Olszewski, KDBM 32, Monika Piechocińska, Łukasz Plus, Kota, Łukasz Ciesielski, Dawid Kozłowski, Miru, Sony Link, Adrian Wróbel, Chmisiek, Daru, Mirach, Ja, Łukasz, Klodin, Feinerf, XLS, Zylwonok, Sęczykoły, Koci Pilotaż, Daniel Koć, Bochenek, Aniela, Emma, Pipaj, Aneku, IC47, Relilos, Gucio Siennicki, Kubitum, Eamus. Tak na końcu. No to teraz przyznajcie się, ile z was myślało, że te końcówki są nagrywane i że je puszczam, a nie czytam. Ile? Przyznajcie się. I kiedy się zorientowaliście, że tak nie jest? Siemeczka.